Słuchaj uważnie, nie jesteśmy aktualnie w hossie. Znajdujemy się w okresie przed wzrostami. Więc dzisiaj skupię się na jednych z najważniejszych podstawowych czynników, jakie musisz wziąć pod uwagę oraz ich konkretne zastosowanie, aby wycisnąć z nadchodzących lat jak najwięcej, jak spojrzymy sobie historycznie, no to jest na co tutaj czekać. Nieraz na swoich materiałach pokazuję dziwne kolorowe wskaźniki i wykresy. One są przydatne, ale dzisiaj wrócę do podstaw i pokażę Tobie to, co liczy się najbardziej, szczególnie w aktualnym momencie na rynku. Dobra, wchodzisz sobie na Bybit czy na TradingView i co tutaj widzisz? Czysty wykres Bitcoina. I co my tutaj widzimy? No, urósł sobie bitcoin, fajnie, ale my chcemy wyciągać konkretne wnioski, na których sobie zarobimy. Więc, żeby się nie pogubić, to na takim czystym wykresie bitcoina, osobiście to, co mi pomogło lepiej do niego podchodzić, to podzielenie go sobie na etapy i bardzo pomocny w tym jest bardzo prosty, nie wiem, czy można nawet nazwać wskaźnikiem, ale jest w sekcji. Indicators tutaj, Bitcoin Halvings Dodajecie go i on po prostu pokazuje Nam halvingi, kiedy one miały Miejsce, niestety nie pokazuje on Tego nadchodzącego, jeden z zegarów Halvingowych pokazuje, że 20 kwietnia Będzie miał on miejsce, więc Ku woli ścisłości sobie dodajmy go no dobra, dodałem nadchodzący halving i co my teraz tutaj widzimy? Mamy o wiele lepsze spojrzenie na to, jak cena bitcoina zachowywała się między halvingami podczas ich wystąpienia. Oczywiście można sobie jeszcze bardziej segmentować wykres, ale to już myślę, żeby nieco przeszkadzało. Przy analizie danych historycznych, no to taki wykres nie pokazuje wszystkiego. Dlatego jednym prostym kliknięciem włączmy sobie wykres logarytmiczny, który już o wiele lepiej obrazuje nam sytuację i pozwala lepiej spojrzeć na zachowanie Bitcoina. W temacie wskaźników, które wcześniej mówiłem, to operując przy takim czystym wykresie, to co u mnie się sprawdziło najbardziej to takie ewentualne stopniowo dodawane wskaźniki i to proste wskaźniki, nawet te najbardziej popularne takie jak OBV czy RSI. OBV to jest bardzo prosty wskaźnik, a zarazem potrafi być potężny. Korzystałem z niego nieraz przy swoich zagrywkach. Co zresztą pokazywałem na moim telegramie LCC. Uznałem to za na tyle ważny wskaźnik, że powstała cała oddzielna sekcja na jego temat OBV. Podobnie było z RSI. RSI to jest również jeden z najbardziej podstawowych wskaźników, jednak wiele osób niekoniecznie dobrze do niego podchodzi. Dlatego, również na jego temat powstała cała tutaj sekcja z opisanymi myślę, że najważniejszymi czynnikami, które potrzeba mieć na uwadze, aby wykorzystywać jego potencjał. Ale teraz weźmy sobie te wskaźniki. Wyłączmy, tutaj schowajmy i pokażę Tobie kolejny czynnik, który jest zarazem bardzo prosty w budowie oraz pozwala jeszcze bardziej usegmentować sobie wykres, aby móc z niego wyciągać jeszcze więcej wniosków. Jeśli poprowadzimy sobie te wzniesienia Fibonacciego od szczytu przed dołkiem bitcoina z ubiegłego roku, to zobaczymy tutaj bardzo ciekawą sytuację, która pokazuje nam. Potencjalne strefy konsolidacji Bitcoina. O tym już mówiłem na poprzednich materiałach, dlatego tutaj pokażę tobie, jak pójść o krok dalej i spojrzeć na wykres z szerszej perspektywy przy wykorzystaniu właśnie takich najprostszych wskaźników. Jeszcze raz pociągnijmy sobie te wniesienia Fibonacci'ego od szczytu do dołka. I to, co my tutaj zobaczymy, to fakt, że niektóre z tych poziomów się ze sobą zazębiają w pewien sposób, a to pokaże nam prawdopodobne miejsca oporu i wsparcia, które również same w sobie odpowiednie takie umiejętne ich zilustrowanie na wykresie, to jest coś, co wielu traderów. Używa do swoich zagrań, a czasami polegają nawet tylko na samych wsparciach i oporach i nadal są zyskowni. Przypomnę, że na tym kanale w sekcji playlisty, tak dobrze zgadłeś, znajdziesz playlistę, którą nazwałem Trading dla początkujących od A do Z. I to właśnie tutaj szerzej poruszam tematy, które dzisiaj omówiłem, czyli wskaźniki, wsparcia i oporu, ogólne czytanie wykresu. I tą playlistę ja będę na bieżąco aktualizował. Ale teraz lecimy dalej. Jednak część z Was wie, że Bitcoin jest ściśle skorelowany z różną grupą aktywów, które teraz sobie omówimy. Indeks SP 500. Wiadomo nie od dzisiaj, że rynek kryptowalut podąża w mniejszym lub większym stopniu za wiodącym rynkiem, który na chwilę obecną jest amerykański. Dlatego indeks 500 spółek w jakimś tam stopniu obrazuje stan amerykańskiej gospodarki, a po dodaniu tej pomarańczowej linii, czyli wykresu bitcoina, widzimy, że aż tak one od siebie nie różnią się. Podobieństwo jest, ale te wykresy nie są takie same, i pokażę teraz, co konkretnie można z tego wyczytać. W takim globalnym ujęciu, i myślę, że podejście, jakie większość początkujących osób by miało w takiej sytuacji, to fakt, że mieliśmy breakout z tego tutaj oto tunelu, jednak siła tych wzrostów opada. Więc patrząc stricte na to tutaj, co teraz widzisz, ja osobiście nie jestem optymistycznie nastawiony do przyszłości indeksu SP500 w najbliższym terminie, co naturalnie może się odbić spadkami na Bitcoinie. SP500 można również traktować jako swego rodzaju wskaźnik, szczególnie w sytuacjach, w których widzimy rozbieżność między tymi dwoma wykresami, czyli sytuacja, w której na przykład Bitcoin. Się konsoliduje, a SP500 rośnie. Świetnie mamy zobrazowaną tą sytuację, która ładnie się sprawdziła, ale analiza wsteczna jest zawsze skuteczna, więc nie będę dalej w to brnął. Przechodząc dalej, mamy tutaj wykres Total 2, czyli łączna kapitalizacja rynku kryptowalut, kapitalizacja wszystkich altcoinów, wszystkich stablecoinów, wszystkiego co Bitcoinem nie jest. I mamy tutaj parę narysowanych kreseczek z jednego z poprzednich materiałów, i na chwilę obecną widzimy, że. Stosując najbardziej podstawowe narzędzie, takie jak wsparcia czy opory, możemy zauważyć, że altcoiny mają się bardzo dobrze, co zresztą widać po wynikach ludzi na Twitterze, którzy wrzucają mocne wyniki, jakie udało im się nam wyciągnąć. Jednak ten wykres przedstawiam Tobie dlatego, abyś mógł lepiej nawigować między Bitcoinem a altcoinami, czyli kiedy przepływ kapitału. Z Bitcoina, na przykład po jego wzrostach, zacznie spływać na altcoiny, co może pozwolić sobie zacząć wchodzić w altcoiny i akumulować w odpowiednim do tego momencie, a nie na ślepo akumulować co dziennie, co tydzień, co miesiąc jakieś wybrane alty. Tak, to jest najbezpieczniejsze podejście, ale są lepsze sposoby na to. I w tej kwestii. Wykres Total 2, dwie grafiki, które tutaj widzisz, połączone razem, pozwolą Tobie bezpiecznie nawigować po stosunkowo niebezpiecznych pozycjach. Połączenie tych dwóch grafik oraz wykresu Total 2 samo w sobie pozwoli Tobie bezpieczniej poruszać się w tak niebezpiecznych tematach, jakimi są np. altcoiny o niskich kapitalizacjach i pozwoli Tobie Stworzyć takie indywidualne okienka, kiedy rozgrywać na przykład low-capy, kiedy lepiej ich unikać, a kiedy skupić się na altcoinach o większych kapitalizacjach. A teraz pójdziemy o krok dalej. Wykres Total 3. Czyli ten wykres może się przydać, gdy kapitał zaczął już przechodzić z bitcoina do Ethereum i gdy ta metryka zaczyna rosnąć po wzrostach bitcoina lub utrzymywać się na wsparciu, tak jak to dzieje się właśnie teraz, mamy do czynienia z sytuacją, w której. Total 3 znajduje się na mocnym wielomiesięcznym wsparciu sięgającym nawet zeszły rok. I ta metryka, przypominam, że w połączeniu z poprzednimi, może nam mówić, że teraz potencjalnie jest dobry czas, aby rozgrywać altcoiny o niższych kapitalizacjach, tych średnich kapitalizacjach. Dla przykładu na Bybicie, za chwilę projekt Inspect będzie robił swoje IDO, czyli Initial Dex Offering pierwsza taka inicjalna okazja na zgraniecie tokenów INSP. I powiem Wam, że ten projekt wydaje się dla mnie na tyle ciekawy, że ja nagram dla Was cały dedykowany materiał właśnie na jego temat. Myślę, że jest tutaj potencjał na projekty długoterminowy. co biorąc pod uwagę miejsce w cyklu, w jakim się znajdujemy, to zdecydowanie jestem otwarty na tego typu projekty. Link do Bybit, jakby co zostawiłem poniżej pod tym filmem. Przy okazji, rejestrując się z tego podanego linku, obowiązują Ciebie różnego rodzaju bonusy, w których możesz otrzymać nawet paręset złotych w USDT. dosłownie parę kliknięć, takie najbardziej podstawowe działania, jak na przykład rejestracja, pierwszy depozyt i tak dalej. Wszystko jest transparentnie opisane, a my lecimy dalej. Idąc dalej, to tokeny giełdy Femex niedługo wchodzą na rynek, już 30. W trakcie nagrywania zostały 3 godziny w holenderskiej aukcji na zgarnięcie tych tokenów. Jednak zanim wrzucę ten materiał, prawdopodobnie będzie już za późno. Jednak mówiłem o tym na swoim telegramie. Dostępnym dla wszystkich i to właśnie na nim mogę się z wami dzielić takimi najbardziej aktualnymi okazjami rynkowymi, więc myślę, że opłaca się tam być. O tokenach Femex mówiłem już nie raz w przeszłości i było wiele okazji, aby się na nie załapać przed wejściem na rynek, a jak zobaczymy sobie w kategorii tokenów giełd scentralizowanych, no to już pomijając fakt, że osiągają one monstrualne kapitalizacje, to służą one również jako swego rodzaju wizytówki dla giełd oraz odzwierciedlają aktualną sytuację giełdy. Tym bardziej, że Femex to nie jest jakaś tam giełda, co dopiero co powstała. Oni są na rynku już od chyba 2019 lub 2018 i widzimy tutaj, że robią bardzo mocne wolumeny. Moja strategia na listing tego tokenu, który tak jak mówiłem będzie miał miejsce 30 listopada. Moje podejście nie jest ambitne. Jeśli listing zrobi mocny wynik, to sprzedam możliwe, że malutką część tokenów, które uzbierałem w poprzednich tygodniach i tak naprawdę miesiącach. Ale w to, co ja celuję, żeby zrobić z moimi tokenami, to wrzucenie ich na staking, który jak sobie zobaczymy w tej kategorii, Prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia z bardzo dużym procentem, co wiem, nie kojarzy się dobrze. Najprawdopodobniej w pierwszych godzinach, dniach, tym bardziej tygodniach i miesiącach on będzie mocno spadał, stabilizując przy tym inflacyjność tokenu, jak i wewnętrznego ekosystemu tej giełdy. O moich ruchach, oczywiście, będę informował na Telegramie oraz Twitterze. A teraz podzielę się z Tobą wykresem, do którego tak naprawdę mało kto ma dostęp, i z tego co widziałem, szczerze nie wiem dlaczego inni twórcy nie dzielą się tą metryką, którą widzisz aktualnie. I ja tutaj na Telegramie wróciłem statystyki o Was. O Was, czyli oglądających mój kanał na YouTubie, i widzimy w ostatnich 90 dniach mocny przyrost, szczególnie nowych osób, których jak najbardziej tutaj witam, ale również teraz ostrzegam. Po pierwsze, to jest to bardzo znak, że rynek idzie w dobrym kierunku, jednak większość, a szczególnie nowe osoby tutaj na kanale, stracą. Taka jest statystyka: jakieś 90, 95 czy 80 parę procent traci na rynkach finansowych, a mały procent, około 10%, rzeczywiście zarabia. Zatem, w kwestii tego procenta, co rzeczywiście zarabia, lub wyjdzie z tego rynku cało, czyli po pierwsze nie straci, to już samo w sobie będzie oznaczało, że. Twoje decyzje były lepsze niż zdecydowanej większości, ale to właśnie w tym małym procencie osób, którzy nie tracą na rynku, znajdzie się jeszcze mniejszy procent osób, które z tego rynku rzeczywiście wyciągną więcej niż swój własny wkład. Ja w tej kwestii nie powiem tobie, że oglądając ten kanał, czy dołączając do mojego darmowego telegrama, Obserwował mnie na Twitterze i tak dalej, i tak dalej. To, że znajdziesz się w tym procencie, co zarabia. Tak prawdopodobnie będą wam wmawiać różnego rodzaju twórcy, niekoniecznie w Polsce, ale tak ogólnie rzecz biorąc. A z naszym zapleczem oraz siecią kontaktów udało nam się stworzyć tak zwaną arenę tradingu. Część z Was może ją kojarzyć, część może jej nie kojarzyć, ponieważ nabór był przez długi czas zamknięty, nie można było do niej dołączyć. Jednak zdecydowaliśmy się otworzyć nabór nieco szybciej, aby każdy, kto jest chętny, mógł dołączyć zanim rynek odleci. A jeśli weźmiesz sobie nawet te najbardziej podstawowe wykresy, które dzisiaj mówiłem w jedną całość, to długo nie będzie trzeba się zastanawiać, że czas na akumulację odpowiednich kryptowalut właśnie na Hossę oraz tak jak mówiłem w poprzednim materiale o Binance, prawdopodobieństwo, że to będzie ostatnia taka hossa z podobnie mocnym impetem jak poprzednie, Zdecydowanie się podniosło w ostatnim czasie i nie chcę, żebyś się przeraził ilością tych tutaj sekcji, bo nie musisz ze wszystkich korzystać. Jednak do prawie każdej z nich jest przypisana osoba, która zajmuje się daną sekcją profesjonalnie i nawet żyje z nich, i właśnie tutaj dzielą się swoimi wglądami w rynek. A z racji na skalę i kompleksowość tego przedsięwzięcia, to tak, jest to płatna grupa. Możecie nawet sobie tutaj zatrzymać i zobaczyć, jakie są sekcje. I nie bez powodu, bo ten rynek można rozgrywać na pierdyliard sposobów, jednak nie da się być dobrym we wszystkim. Dlatego zebranie tego wszystkiego w całość, czyli airdropy, day trading, swing trading lub po prostu pozycje na hossę oraz ciekawe capy, na których ja czasami coś wrzucę. Oraz polski Degen tutaj dzieli się swoimi naprawdę mocnymi zagraniami w ostatnim czasie. Jedną z jego takich czołowych zagrywek było wejście w PP przy bardzo niskiej kapitalizacji. Też na start mówię, że to nie jest grupa dla wszystkich, co zresztą widać po liczbie członków. Myślę, że wgląd w podejście do rynku oraz konkretne sposoby na jego rozgrywanie to jest coś, o co bardzo trudno, tym bardziej w tak transparentny sposób. Więc jeśli jesteś zainteresowany, to na dole pod tym filmem wypełnij krótką ankietę Odezwie się do ciebie ktoś od nas z Steamu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie sekcji, ceny lub osób, które to wszystko tworzą, to na krótkim, niezobowiązującym kolu wszystkiego się dowiesz. Dlatego, tak jak mówiłem, formularz dołączenia do areny znajdziesz w opisie pod tym filmem, przy komentarzu, a ja lecę dalej. To, co widziałeś w tym materiale, polegało na najbardziej podstawowych wykresach, które powinno się mieć na uwadze przy próbie rozegrania tego rynku na własną rękę i na tym kanale spodziewaj się, że wkrótce podzielę się już nieco bardziej zaawansowanymi wykresami oraz czynnikami jednak te są dobre na start więc pamiętaj, żeby subskrybować, aby nie ominąć nadchodzącego materiału oraz nadchodzących aktualizacji rynkowych ponieważ tak jak mówiłem, znajdujemy się w bardzo ciekawej sytuacji na rynku i odpowiednie jego rozegranie w nadchodzących miesiącach oraz tygodniach może bardzo mocno odbić się na Twoim portfolio dlatego subskrybuj, bądź na bieżąco Uważaj na siebie i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!